Cześć! Hej, witajcie na moim kanale. Wiele osób pyta mnie, jaka jest właściwie różnica między czasami present perfect a past simple. Więc jeżeli i Wy nie za bardzo wiecie, jak rozróżnić oba te czasy, to zapraszam Was do obejrzenia tego odcinka. Ok, pierwsza, najważniejsza rzecz, o której musicie absolutnie pamiętać, to taka, że czas present perfect, jak sama nazwa wskazuje, to jest czas present, czyli czas teraźniejszy, podczas gdy czas past simple to jest czas past, czyli czas przeszły. I niestety wiele osób uważa oba te czasy za czasy przeszłe i tak naprawdę ja wcale im się nie dziwię, dlatego że w wielu książkach do gramatyki te dwa czasy przedstawione są nie za bardzo klarownie i spotykamy się z taką formułką typu czas present perfect odnosi się do takich czynności, które odbyły się w przeszłości, ale mają skutki w teraźniejszości. No, prawda jest taka, że wszystkie czynności, które odbyły się kiedyś tam w przeszłości, mają swój skutek w teraźniejszości, więc ta reguła, powiedziałabym, całkowicie miesza nam w głowie. No i jakby tego było mało, to jedno zdanie w języku polskim możemy wyrazić na dwa sposoby w języku angielskim. Różnica jest taka, że w jednym przypadku odniesiemy się do teraźniejszości, a w drugim do przeszłości. Ale żeby było to dla Was bardziej oczywiste, to pokażę Wam zastosowanie tych obu czasów na przykładach. Dobra, jedziemy z tym koksem. Oto przykłady. Przykład numer 1. She has gone to the store. Brown girl hasn't gone to the store yet. Versus she went to the store. She went to the store. W pierwszym przykładzie nie obchodzi nas tak naprawdę to, że ona poszła do sklepu. To, co my tak naprawdę chcemy powiedzieć, to to, że lodówka jest pełna. Jest pełna, bo ona poszła do sklepu. Kiedy powiemy she went to the store, to stwierdzamy fakt. My nie wiemy, jak sytuacja wygląda w tym momencie, tak? Przeszłość za nami. Sytuacja numer 2. I have taken a shower. And I've taken a shower like an idiot. Versus I took a shower. Took a shower yesterday. No, you didn't. W pierwszym przykładzie to, co ja tak naprawdę chcę powiedzieć, to to, że czuję się świeżo, bo wzięłam prysznic. Tak naprawdę nie obchodzi mnie, że wzięłam prysznic, czy wzięłam kąpiel. To nie jest ważne. Ważny jest skutek, rezultat, to, że teraz czuję się świeżo. Kiedy powiem I took a shower, znowu, nie wiemy, jak sytuacja wygląda na chwilę obecną. Być może poszłam na siłownię i muszę wziąć kolejny prysznic. Także w tym przypadku mamy przeszłość, tak? Nie ma żadnej styczności z teraźniejszością. I sytuacja numer 3. I have eaten. I have eaten. I have eaten some mushrooms. Versus I ate something. Well, I ate some. W pierwszym przykładzie to, co chcę powiedzieć, to to, że nie jestem głodna. To nieważne, co ja jadłam. Ważny jest skutek, rezultat. Ja nie jestem głodna. Native speaker tak właśnie zrozumiałby to zdanie. Nie jestem głodny czy głodna. Kiedy powiem I ate something, I ate an ice cream, I know, yesterday, jadłam na przykład loda wczoraj, to stwierdzam fakt, tak? Przeszłość. I tak jak widzicie, wszystkie te czynności odnoszą się tak naprawdę do czynności przeszłych, ale to, co jest ważne, to to, czy teraz mamy skutek, czy nie. Jeżeli mamy skutek, jeżeli chcemy powiedzieć ok, teraz mamy taki rezultat, sytuacja ma się tak i tak, to użyjemy czasu present perfect. Pamiętajcie, jest to czas
teraźniejszy. Możecie wyobrazić sobie, że mamy taką elastyczną gumkę. Tutaj mam nawet taką gumkę. Uwaga, uwaga, popatrzcie. To jest przeszłość, to jest teraz. Ta przeszłość i teraz jest zawsze w pewnym sensie połączona. Kiedy mamy czas past simple, my się jakby odcinamy od przeszłości. Było, minęło. Fakt. Past simple, przeszłość. Present perfect. Mamy ten nacisk na skutek, na rezultat teraz. I żeby pomóc Wam też rozróżnić te dwa czasy, to dam Wam takiego jednego tipa. Otóż, kiedy używacie czasu past simple, pamiętajcie, żeby dać więcej szczegółów, dostarczyć jakieś detale. Bo jak Wy powiecie, na przykład I ate an ice cream, albo I saw a movie, tak? Czyli właśnie zjadłam loda, poszłam do kina, to ta druga osoba zaraz Was zapyta. A z kim? A kiedy? A gdzie? A po co? I tak dalej, i tak dalej. Wszystkie te pytania typu when, where, with whom, i tak dalej. Oh, who, what, where, when, and sometimes why. Kiedy stosujemy czas present perfect, nie mamy tych określników czasu, bo ważny jest skutek. Nie obchodzi nas, kiedy to było. Ważne jest tu i teraz. Okej, to by było na tyle. Mam nadzieję, że teraz rozumiecie tę różnicę między czasem present perfect a czasem past simple. Potraficie zastosować oba te czasy w konwersacji, w praktyce. Pamiętajcie, że praktyka czyni mistrza. Pierwszym krokiem jest zrozumienie tych czasów, a następnie należy je poćwiczyć praktycznie w konwersacji. Naprawdę czas present perfect nie jest taki trudny, na jakiego wygląda. Ja wiem, że nie ma tego odpowiednika w naszym języku polskim, ale z odrobiną praktyki naprawdę nie będziecie mieli problemów z zastosowaniem tego czasu. Jeżeli chcecie wiedzieć co nieco więcej na temat czasu present perfect, to zapraszam Was serdecznie do mojego poprzedniego wideo. Link do niego znajdziecie tutaj na górze. Mam też dla Was prezent. Mówiłam o tym już w poprzednim wideo. Jest to bezpłatny e-book na temat czasu present perfect. W e-booku znajdziecie 3 główne zastosowania czasu present perfect wraz z przykładowymi zdaniami z życia codziennego, z krótkimi komentarzami, z osiami czasu, aby jeszcze lepiej rozumieć ideę present perfect. Są tam również ćwiczenia praktyczne, ćwiczenia na mówienie, lista piosenek z czasem present perfect. Napisany jest on bardzo prostym językiem. Ja absolutnie nie lubię komplikować gramatyki. Zależało mi na tym, aby każdy z Was po lekturze tego e-booka był w stanie komunikować się używając czasu present perfect, aby Wasza rozmowa była jeszcze bardziej precyzyjna, abyście jeszcze lepiej mówili po angielsku. Także serdecznie Was zapraszam do ściągnięcia e-booka. Link do niego znajdziecie tutaj pod spodem, poniżej filmiku. Zapraszam. Jeżeli podobał Wam się ten odcinek, to proszę dajcie łapki w górę. Zapraszam Was do subskrypcji tego kanału, żebyście nie przegapili nowych odcinków, a my widzimy się, mam nadzieję, w kolejnym odcinku. Cześć!